Bardzo serdecznie naszego księdza biskupa ordynariusza, księdza biskupa Marka, wszystkich kapłanów, siostry zakonne, kleryków, wszystkich was, drodzy bracia i siostry. Tak wypadło nam w tym roku spotkać się na imieninowych obchodach świętej pamięci biskupa Stanisława. Jesteśmy przekonani, że wziął sobie do serca słowa Pisma Świętego o tym, że kapłan to człowiek wzięty spośród innych ludzi, to swoje środowisko rodzinne, pan biskup tak często ze wzruszeniem wspominał, że jest wzięty z ludzi po to, by wskazywać braciom właściwą drogę do Ojca. I jest wzięty po to, żeby pouczać błądzących i podnosić na duchu wątpiących, zasmuconych. Dobry pasterz to jest ten, którego moc jest w jego autorytecie i przykładzie. Już sporo lat temu był wyświetlany film Jezus z Nazaretu Zeffirellego. I ta ostatnia część kończy się przepiękną sceną. Zmartwychwstały Jezus, właśnie jako dobry pasterz, powstaje i rusza na czele trzody, prowadząc je za sobą. Warto zwrócić uwagę na pewne ustawienie tego obrazu. Po ludzku rzecz biorąc, nam by się wydawało, że pasterz powinien zająć takie miejsce, żeby miał ogląd na prowadzącą grupę, trzodę w tym wypadku. Najlepiej jakby stanął z tyłu i je popędzał przed sobą. Miałby wszystkich przed oczyma. Ostatecznie w środku, niego otaczają. A tam Pan Jezus staje naprzedzie. I właściwie nie widzi, kogo prowadzi. Ale to nas zmusza do wnikliwszego spojrzenia i pewnej analizy takiej sytuacji. A tutaj dowiadujemy się, taki wyprowadzamy morał, wniosek. On prowadzi ich potęgą swego przykładu, mocy swego przykładu. Wspomniał ksiądz biskup Kazimierz we wprowadzeniu o dzisiejszym solenizancie biskupie Stanisławie. Tak sobie myślę, że różne są formy tej dynamiki dobrego pasterza. Jedni są mocni przykładem, słowem, jakąś bardzo mocną postawą, mocnym charakterem. A on z tych elementów właściwie niczego nie posiadał. Z tej potęgi rozumianej tak docześnie. Był człowiekiem bardzo cichym, nieśmiałym, wrażliwym. I to stanowiło o jego sile. A wszystko to było jakby nie tylko poparte, ale jakby związane z tym pragnieniem obecności wśród tych, za których miał odpowiadać. I to nas jakby w tym momencie naprowadza na te wydarzenia sprzed 10 wieków. Jak biskup krakowski Stanisław w odróżnieniu od króla Bolesława był z tym ludem, dzielił jego dole i niedole, radości i smutki. Był. I o tym przypomina również papież Franciszek.
kiedy mówi wobec dzisiejszego społeczeństwa, które w dużej mierze jest zagubione. Towarzyszcie w życiu, jeśli jeszcze macie świadomość, że jesteście mocniejsi, bardziej świadomi sytuacji, to miejcie potrzebę towarzyszenia drugiemu człowiekowi, żeby nie został sam. My teraz w okresie wielkanocnym to może bardziej rozumiemy, co to znaczy to towarzyszenie i jakie są tego dobre skutki, bo dane nam jest częściej jakby obcować z tym fragmentem Ewangelii, która opowiada o uczniach, którzy wyszli z Jerozolimy po śmierci Jezusa i tacy rozbici, znękani, właściwie zrezygnowani, udawali się do swojej przeszłości, do Emaus, skąd kiedyś wyszli w poszukiwaniu na lepsze czasy. I spotykają Jezusa. A okazuje się, że On towarzyszy im bez przerwy. Ale dali Mu, powiedziałbym, szansę, żeby się do nich przyłączył. To nam też wiele mówi. Trzeba nieustannie towarzyszyć, bo to jest jeden z elementów tego, żeby być dobrym pasterzem. Nie zniechęcać się, bo ta osoba, której mamy towarzyszyć, może się przez długie lata nieraz nie otworzyć, nie dać sposobności, aby jej pomóc, aby jej towarzyszyć. Ale dzięki łasce Bożej przyjdzie taka chwila. To wszystko, kochani, jest zawarte w tym dzisiejszym przeżywaniu uroczystości ku czci świętego Stanisława. Rzekłbym, ogromnie praktyczne jest to dzisiejsze przemówienie świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Bo on jest dobrym pasterzem, a to, że jest dobrym pasterzem, wynika z tego, że był pilnym uczniem Jezusa, dobrego pasterza.